ruszamy w dalszą drogę, szlakiem Oscypka. To drugi po Bryndzy Podhalańskiej polski produkt regionalny chroniony przez prawo unijne. Uzyskał status chronionej nazwy pochodzenia. To twardy wędzony ser przygotowywany z mleka owczego, charakterystyczny dla polskich gór, który może być produkowany tylko w województwie małopolskim i śląskim. Odwiedzamy pierwszą w Polsce certyfikowaną kobietę bacę Janinę Rzepkę, dla której wytwarzanie serów, w tym oscypka, nie ma tajemnic. Jest Pani jedyną w Polsce bacą czynnie uprawiającą swój zawód. Tak, tak, do tej pory tak. Po mnie robiła jeszcze właśnie jedna pani tam od, zdaje się, z Limanowej, czy tam gdzieś od Nowego Sącza robiła jeszcze kurs, ale ona po prostu ino małowce i nie zajmuje się bacówką, po prostu nie prowadzi wypasu i takiego tradycyjnego tego, no nie jak ją tutaj właśnie u siebie, także jestem jedyną. A zawsze myślała pani o tym, że mogłaby pani zostać bacą? To znaczy się nigdy nie myślała, bo tak naprawdę to ja była cała co z bacą, bo ja siedziałam od początku na bacówce i zawsze tam mój mąż był zawsze gdzieś w terenie, to grabią, to przy krowach, to przy tym, a ja siedziałam non stop na tym szałasie, tak, że wszyscy wiedzieli, że Janka rządzi na szałasie od początku, także ja się cała co z tą bacą. Takie było pani przeznaczenie. Widocznie tak. Na hali pozostały tylko owce, bo bacowa musi się przecież spieszyć do bacówki. Tam na sery z mleka owczego, w tym także oscypki, czeka wielu chętnych. Oscypek może być wyrabiany wyłącznie w okresie od maja do września. Powinien ważyć od 60 do 80 dekagramów i mierzyć od 17 do 23 cm. Ser ten ma kształt dwustronnego stożka. Jego środkowa część jest walcowata i zdobiona wypukłymi oraz wklęsłymi wzorami. Wzory wytłoczone i umieszczone na oscypku poprzez założenie formy tzw. oscypiorki są specyficzne dla każdego z producentów baców. Czym się charakteryzują takie oscypki? Z czego się składają? To znaczy się prawdziwy oscypek oczywiście, no to wiadomo, że to musi być przede wszystkim mleczko owcze, więc musi być do tego oscypka certyfikowanego, to musi być 60% mleczka owczego, 40% krowiego. A jak długo powstaje taki oscypek? Jest czasochłonny? No oczywiście, że tak. To znaczy się przede wszystkim zależy, który, no bo prawdziwy oscypek, no to wiadomo, to ta masa serowa jest dużo, no nie, bo tam trzeba ponad kilogram tego sera właśnie tam nabić i zrobić, zanim się to ugniecie, to wiadomo, że to jest czasochłonne. Tak samo musi potem siedzieć długo w solance, bo aż 24 godziny, no i potem się go wędzi też za 2 dni. A jaki kształt mają oscypki? Bo powiedzmy sobie szczerze, że wielu turystów myli te serki i nazywa na przykład redykołkę oscypkiem, prawda? Tak, no redykołki to są te malutkie serki, ale pod warunkiem oczywiście, że mają w składzie mleko owcze. Jeżeli nie mają mleka owczego, to są zwykłe serki, nie? Oscypek to jest oczywiście ten taki stożek, który ma takie te ścinane końce, to jest prawdziwy oscypek i on właśnie musi mieć to mleczko owcze. Pamięta pani, jak pani zrobiła swój pierwszy oscypek? Czy to było przeżycie? Kiedy pani, ile pani miała lat, jak Jezus, pani zaczęła? Nie pamiętam. My jesteśmy z 30 lat na bacówce. Oczywiście u nas w domu zawsze była taka tradycja, były owce, były tak samo ten, ale myśmy nie prowadzili bacówki. Mój tata nie prowadził bacówki, tylko się wynajmował jako juchas, więc nie było takiej tradycji, żeby robić oscypki w domu, nie? Dopiero potem właśnie jak zaczęliśmy tam się spotykać z Andrzejem, bo on prowadził bacówkę, no nie, i on po prostu mnie tam wtajemniczył te całe wszystkie te procedury, no nie, jak to się robi, no tak jest ponad 30 lat. Można powiedzieć, że jest pani taką żywą wizytówką tutaj tych terenów, no i tych oscypków, tych cerów. No z tego względu właśnie, że to już tyle lat, no nie, że zawsze siedziała na tej bacówce, nawet jak nie miała tych papierów bacowskich, to wszyscy mnie postrzegali, że ja jako w bacówce, nie, że Janka zawsze siedzi na bacówce i Janka jest po prostu jako baca, nie, od początku nawet bez papierów i to jest taka właśnie bacówka, że to jest, śmieję się, że to jest bacówka babsko, nie, że to same baby rządzą. Nie? No i w ogóle pięknie urządzona bacówka. Z firaneczkami, z obrusami. Ja to, tak, bo ja to kocham właśnie, ja tam kocham drzewka takie różne. Jak goście przyjeżdżają, to się zachwycają, powiedziałem, że jestem niepewnie na takiej bacówce, żeby tak było fajnie, żeby było przyjemnie, no nie, że tak się ładnie wchodzi, bo tak na ogół, jak tam rządzą chłopy, no to wiadomo, jak jest, nie? A jak jednak baba jest, to tam zawsze ta ręka jest inna trochę, nie? Wyobraża sobie pani, żeby robić coś innego teraz w życiu? No teraz absolutnie, ja już bym się nie... No gdzie? No na pewno bym nie siedziała w biurze. Ja jak muszę faktury wypisać, wiesz, to już mnie kręci, po prostu już mnie denerwuje. Nie, ja muszę być w ruchu, ja to kocham, nie? Kocham klientów, jak przychodzą, kocham, jak jest ruch po prostu, jak się sobie musi spieszyć, taka adrenalina, żeby nie stali długo w kolejce, czy coś, to po prostu, no to jest dla mnie żywioł, nie? No właśnie, bo jak się dzisiaj spotkałyśmy, to powiedziała pani, że od rana w biegu, o 14 dopiero śniadanie, tak? To tak wygląda pani dzień, jak wygląda pani dzień w ogóle? No bardzo jest taki właśnie pracowity bardzo, z tym bardziej właśnie teraz jest bardzo dużo gości, no nie? Oczywiście dziękować Bogu, że przyjechali, no bo wiadomo, my z tego zjemy, ale rzeczywiście i ja wstaję
rano przed 6, muszę tam sobie przygotować coś tam do tego, zapakować sobie auto, no i przyjeżdżą tutaj tak gdzieś 10-15 po 6. No oczywiście się zacną za roślinki, wynoszenie towarów, sykowanie, zostawce tam coś trzeba przygotować, jakieś rozsypki w domu, te smakowe czy coś, to trzeba tam i z powrotem pucierę przygotować, mleko podgrzać, no nie, zaklakać, syr trzeba zrobić. Ja po prostu staram się wszystko zrobić rano, jak najwcześniej, zanim nie ma gości, nie ma ruchu, żeby jak z goście potem zaczynają się zjeżdżać, żeby po prostu wszystko było gotowe, a potem się już zajmiemy tylko i wyłącznie gośćmi po prostu i obsługą. Oscypek jest bardzo starym wyrobem pasterzy wołoskich, wypasających owce na polanach górskich. Przywędrował na Podhale i Żywiecczyznę razem z całą kulturą wołoską, organizacją wypasów, sposobem prowadzenia bacówki i przerabiania mleka.